Wiemy o tym, informuję tutaj w imieniu Stowarzyszenia Solidarni 2010, które rozsiane jest na całym świecie, ale konkretnie myślę tutaj o Polonii Amerykańskiej i oddziale nowojorskim i amerykańskim Solidarnych, że do Sejmu, do Komisji Łączności z Polakami za granicą napływają w tej chwili listy apelujące o pamięć o Annie Walentynowicz. Polonia amerykańska poruszona jest informacjami, które otrzymała od panów Walentynowiczów w trakcie ich pobytu podczas uroczystości 10 kwietnia i w następnych dniach w tym roku, w trakcie obchodów 4. rocznicy katastrofy smoleńskiej. Polonia amerykańska poruszona do głębi sformułowała list zarówno do innych organizacji lokalnych, jak także do Sejmu z prośbą o wstawiennictwo w tej kwestii. I chciałabym tutaj przewodniczącego zespołu poinformować o tych listach, które masowo napływają, w nadziei, iż dojdzie do wspólnego być może posiedzenia zespołu pana ministra z właśnie Komisją Łączności z Polakami za granicą, na której ręce te listy oczekiwania prawdy, poparcia i przede wszystkim wsparcia rodzin, które domagają się cały czas odnalezienia ciała ich mamy i babci. To taka informacja i prośba, a jednocześnie dodatkowa informacja związana z manipulacjami. Otóż to, o czym mówił pan mecenas wcześniej, związane informacje z próbkami DNA i możliwością ich wykorzystania dla dobra rodzin. Tutaj chcemy podkreślić, że w wypadku panów Walentynowiczów próbki DNA posłużyły do tego, ażeby zakłamać prawdę, ażeby właśnie dokładnie przeinaczyć fakty i temu celowi zostały w tej chwili poddane te materiały, które są do dyspozycji prokuratury. To są te informacje, które od panów Walentynowiczów właśnie otrzymaliśmy. Stąd apel o powrót do tej kwestii, o nagłośnienie jej, o wołanie o prawdę i bardzo dziękuję panu profesorowi Biniędzie, że właśnie swoją prezentację rozpoczął od tego dramatycznego apelu o poszukiwanie miejsca, pochówku, ciała, ikony Solidarności. Dziękuję bardzo. Przyłączamy się wszyscy do tego podziękowania, podobnie jak przyłączam się do pani apelu o informacje ze strony Komisji do spraw łączności z Polonią. Nie ma wątpliwości, że w tej sprawie będę się zwracał do przewodniczącego, do prezydium tej komisji i na pewno ta sprawa zostanie posunięta. Myślę, że nie ma cienia wątpliwości, iż zarówno na tej sali, jak i w całym Klubie Prawa i Sprawiedliwości, ale myślę, że wśród wszystkich Polaków sprawa Ani Walentynowicz jest szczególna. Szczególna. A jest wśród nas wielu, którzy ją po prostu nie tylko długo znało i współpracowało, ale po prostu kochało. I na pewno nigdy nie pozwolimy na to, żeby ta sprawa została zakończona tak, jak dotychczas brzmi wypowiedzi prokuratora, który oskarżył o czyny, za które prokuratura odpowiada, oskarżył rodzinę. Ania musi zostać pochowana we własnym grobie. I to jest nasz obowiązek doprowadzenia do tego, podobnie jak sprawcy tej zbrodni muszą zostać ujawnieni i osądzeni. To przyrzekamy. Bardzo...